Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Czy są planowane zmiany w komunikacji miejskiej? Docieka w interpelacji skierowanej do prezydenta miasta radny Bogdan Bezdziecki z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli tak, to kiedy zostaną wdrożone? Pyta. W opublikowanej odpowiedzi prezydent wskazuje, że owszem, plany są, ale ich wdrożenie zależy od dwóch istotnych spraw. Pierwsza to termin oddania do użytku obwodnicy Suwałk. Planowany jest na marzec bieżącego roku, ale na ile plan się ziści, trudno zgadywać. Ta druga sprawa to umowa, jaka wiąże miasto z suwalskim przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej na świadczenie usług miejskiego transportu publicznego. Termin wygaśnięcia tejże umowy to czerwiec 2019 roku. Radny pyta również o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, odwołując się do dotychczasowych publicznych rozważań ratusza. Tutaj prezydent miasta nie pozostawia złudzeń. W 2019 roku taka zmiana nie nastąpi, ale w późniejszym okresie jest możliwa. Wszystko, wyjaśnia prezydent, zależeć będzie od sytuacji budżetowej miasta. Będę dążył do wprowadzania tej zmiany, dodaje Renkiewicz w swojej odpowiedzi. Radny pyta również o ewentualne plany przekazania obsługi linii komunikacyjnych prywatnym przewoźnikom i precyzuje, czy jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to koncepcja bezpłatnych podróży MPK-ami ma szansę realizacji? I tutaj prezydent jednoznacznie odpowiada, tak. Przekazanie linii prywatnym przewoźnikom nie będzie kolidować z wdrożeniem pomysłu dotyczącego bezpłatnej komunikacji, a może być to nawet rozwiązanie korzystniejsze.